Może Bejoty jesteśmy po prostu i tyle. Ja używam tego pseudonimu Bejot, a ty też jesteś Janowski. No Bejoty. Tamara Bołdak-Janowska pod pseudonimem literackim Tamara B.J. tworzy poezję, prozę, eseje. Jest filozofką, tłumaczką, ilustratorką książek, malarką. Aktywnie uczestniczy w działaniach grupy Pułkowniczki, która skupia olsztyńskie środowisko kobiet piszących i myślących. Antoni Janowski, vel Tolo Szaleńczyk, vel Blady Koń, poeta, pisarz, tłumacz literatury, rzeźbiarz, autor tomików poezji i literackich smakołyków, dowcipnych opowiadań z puentą. Razem stworzyli grupę literacką 68+, i Zajazd w Naraju, sielską krainę myśli i literatury w Narejkach na Podlasiu. Są autorami Rozmów położniczych. Tworzą w olsztyńskim środowisku literackim niezwykły związek, oparty na wspólnocie w tworzeniu i głęboko przemyślanym postrzeganiu świata. Rzeźby. W drewnie, w kamieniu, ciężkie, a jednak unoszące się w powietrzu dzięki delikatnym kolorom nadającym im lekkości. To są wspólne prace, bo inaczej być nie mogło. Po prostu Tolo nie maluje. Tolo rzeźbi, ja maluję. Dlatego wyrzeźbił moje rysunki poetyckie, robione do różnych tomików. I mówi, zamaluj to. No więc zamalowałam. I jeszcze się to wiąże z tym, że szczególnie takie zdatne do wyrzeźbienia okazały się rysunki z tomików Rainera Strobelta. Ja je ilustrowałam wewnątrz także. One się okazały wdzięcznym takim elementem do rzeźbienia. Najpierw wydawało się to nieprawdopodobne, jak można wyrzeźbić rysunki poetyckie. Potem okazało się to możliwe. No i zamalowałam je kolorowe. One są czarno-białe w tomikach, a tutaj dałam kolor. I mają one uprzyjemniać spojrzenie na ścianę. Mają pasować do takiego pogodnego nastroju. Czas wypełniony wspomnieniami, twarzami ludzi, którzy odeszli, ale trwają we wspólnej pamięci, miejscami z przeszłości. Pamiętasz, 2 lata temu był tutaj u nas młody reżyser. On kręcił film o tobie, ale potem i mnie w to wciągnął. I w pewnym momencie on mówi, to teraz ja bym z panem chciał porozmawiać o czasie, o starzeniu się. Zaskoczyło mnie to pytanie, bo wydało mi się ono jakieś trochę dziwne, na wyrost. Więc ja mu tak powiedziałem, tak troszkę zgłupia prant, na rowerze jeszcze umiem jeździć, jeszcze umiem pływać i wejdę na drzewo, więc jaka sprawa? Tak wtedy powiedziałem, a dzisiaj nie miałbym już tej odwagi tak kategorycznie sobie nic z tego nie robić, to znaczy tak manifestować się jako człowiek, który jeszcze macha skrzydełkami. Coś takiego się dzieje, że nagle trzeba się obejrzeć i mimo woli człowiek coraz częściej zaczyna wspominać pewne rzeczy. To jest pewnie taka oznaka. Ale ty, Tamara, to samo robisz w wierszach przecież, nie? Masz nawet cały cykl. Takie ucieczki błogosławione, piękne ucieczki do kraju dzieciństwa. To nie jest ucieczka, tylko to było te wiersze o dzieciństwie
były w książce Co dobrego było w PRL-u, jako moja odpowiedź na to, co dobrego było PRL. To było dzieciństwo i trochę młodości, przede wszystkim dzieciństwo w tych wieżach. To nie jest ucieczka, siadłam po prostu i napisałam to, co pamiętam. No ale było dla ciebie jak jakieś lekarstwo, jakieś antidotum na coś, nie? Tylko co? Nie, po prostu tak było. Jeżeli ja tego nie zanotuję, to nikt tego nie zanotuje stamtąd, z tamtych stron. Nagrody, wyróżnienia, nominacje, przejaw szacunku dla twórcy i jego dzieła. Ważne, ale nie najważniejsze. O niektórych w ogóle nie wiedziałam, że jestem nominowana. Bardzo długo. Pewnie ze względu na to, że ten telefon jest u mnie wyłączony do 12, a wszyscy dzwonią przed tego. Jaki stosunek? Taki stosunek, że... oczywiście to jest miłe przez chwilę, ale to nie zmienia mojego stosunku do materii językowej. Nie zmienia mojego stosunku do sposobu mojego pisania i nie jest to aż tak bardzo coś wielkiego, żebym myślała, że ja wszystko wiem, że już nie muszę się starać pisać o stopień wyżej tej następnej książki, tylko że od razu już tu siadam, piszę, no prawda, bo tu nominowana, tam nominowana i tak dalej. Nie, nie. Nie jest to coś, co wpływa na sposób mojego pisania. Te nominacje różne. Kobiety. Kobiet jest mnóstwo. Ocean kobiecości we wszystkich jej aspektach. Okiem mężczyzny, oczywiście. W tym marcypanie na kredyt z moim rysunkiem na okładce znowu ten rysunek z koniem, bo on tam jest koniem, bo jest dowcipny. A, i jeszcze coś, bo są u niego kobiety, normalne kobiety, myślące i niemyślące, różne. Kobieta, która jest nagle, patrzę, ja tam jestem. I nie tylko. I różne inne, strasznie dużo młodych takich ładnych kobiet u niego jest. No to szaleńczy. Nie, Tamara, to tutaj to tak wiele nie ma, to w tych innych opowiadaniach jest ich tam dużo, dużo więcej. Ale tu też jest dużo. Robiłam korektę, to wiem, że jest dużo. Tak, one są przedstawione w taki sposób, że no, są pociągające wszystkie, czy młode, czy stare. Bo są. Są jak kobieta, tak można powiedzieć? No, tak. Są jak kobieta. Mówią, że teraz nastaje wiek kobiet, tu i ówdzie zaczyna być to widać, ja już to widzę od dawna, że kobiety istnieją, więc czemu nie opowiedzieć kobiety, to znaczy jak ja ją widzę, w odróżnieniu od autorów, którzy wcielają się w kobietę i opowiadają o sobie jako o kobiecie, co jest dla mnie nieprawdziwe oczywiście. A u mnie w domu sny się sprawdzają, jak się komuś śni wynalazek, zaraz wszyscy przystępują do dzieła. Ostatni sen pod tytułem Rozciąganie dziadka wymagał trochę pomysłowości. Dziadek się zesechł, przypominał już taki więcej sfilcowany sweter, ale znowu nie aż tak sztywny, żeby nie można było czegoś zrobić. Dziadka rozciągała cała rodzina, i dzieci, i wnukowie, i uciechy było co niemiara, bo dziadek wychodził sprawniejszy na ukos, i trzeba było wielokrotnie porównywać ręce i nogi. Najmniejszy wnuk uwiesił się nawet na dziadkowym siurku i dyndał się. Póki babka nie otaksowała, wystarczy.
Literatura kobiet, niedoceniana przez zmaskulinizowany świat literatów, dlatego trzeba zewrzeć szeregi i zdjąć z półek kobiecą twórczość. Tamara była osobą, która wymyśliła nazwę pułkowniczki. To jest z jednej strony dla mnie to się kojarzy takie nawiązanie właśnie do walki pułkowniczki, ale pisane przez Uskreską, czyli nawiązanie do utworów, które kiedyś w PRL-u były na cenzurowanym, były na półkach i których się nie czytało. I to jest trochę to, co się dzieje czasem z literaturą kobiecą, z myślą kobiecą. Ona jest tak trochę odłożona na półkę, jest mało czytana. Więc myślę, że ważne jest to, żeby właśnie spotykać się, inspirować, mówić, tworzyć i pisać. I tym się też zajmujemy. I Tamara od początku okazywała nam dużo życzliwości, gości nas właśnie u siebie w pracowni. To jest nasze główne miejsce spotkań. Słowo tworzenie, bo jeden język nie pomieści myśli, nie poniesie pieśni i nie wyrazi treści. U mnie to jest głównie na zasadzie uznania i podziwu dla twojego talentu. To przede wszystkim. Tak się twoja osobowość przejawia, moim zdaniem. I chyba wiem, co mówię, bo sam również piszę i wiersze, i prozę. Uważam, że Tamara jest w tej chwili najmocniejszym piórem w Polsce. Nie widzę innych, którzy by mieli tyle i tak do powiedzenia, jak ma Tamara, by to ładnie wyrazić. Tamara podjęła ten piękny śpiew Porylkiem, który był, jeśli chodzi o poezję, to był największy. Rylke, Eliot. I Tamara jest w stanie ponieść to dalej. Z tym, że dochodzi jeszcze jedna rzecz tutaj, a mianowicie ona wnosi coś, czego u tamtych panów nie było, albo było tylko na marginesie, mianowicie ona wnosi swoją kobiecość bezpośrednio. Ona mówi jak człowiek, kobieta. I oni razem tak właśnie współistnieją, pięknie i tajemniczo. Nie wiadomo, kiedy oni to robią, bo przecież robią wszystko razem. On rzeźbi, ona maluje, a nie ma nic bardziej łączącego i pięknego niż właśnie wspólne działania artystyczne, tworzenie nowych światów. A te światy są rzeczywiście niebywałe, niezwykłe, piękne, mądre. Bardzo inspirujące. Nasze pułkowniczki, młode kobiety, często dopiero wchodzące w dziedzinę sztuki, bo się wzajemnie bardzo inspirujemy, patrzą na Tamarę jak na mistrzynię, przywódczynię wielką. I tam między nami właśnie przemieszcza się pan Antoni, który przynosi nam herbatę i na którego potem spotkania autorskie też chodzimy chętnie. Kiedyś prowadziłyśmy razem z Justynką z nim spotkanie. Wtedy mu powiedziałam i nadal to podtrzymuję coraz bardziej, bo czytam jego książkę, że on jest takim naszym leśmianem,